Co zaś działo się w tym czasie z Alkiem i z Robikiem? Trzeba się cofnąć do momentu, w którym Alka i Jon stanęli w komorze centralnej na błękitnym kwadracie pospiesznej windy. Alek patrzył na nich, mrugając powiekami, oni zaś po prostu znikli mu z oczu. Alek trącił łokciem Robika. No, powiedział, artyleria, baczność. Spocznij, zaśmiał się Robik i pospiesznie skrzywił twarz. Alek z podziwem przyjrzał się zmarszczkom i piegom Robikowej twarzy. Wy, roboty saturnijskie, rzekł, jesteście istotnie absolutnie bezkonkurencyjne. Nigdy bym nie zgadł, że nie jesteś człowiekiem. A czy to dobrze? Spytał Robik. A czy ja wiem? Odpowiedział pytaniem Alek. Robik uśmiechnął się nieco melancholijnie. Wszystko zależy od okoliczności. W tym właśnie momencie zwiadowca podał dokładny czas, który pozostał do chwili przewidzianej przez supera akcji. 60 minut, powiedział głos. Jedziemy, powiedział Alek. Transporter, na którym stali, łagodnie ruszył, ale już po chwili zaczął ostro przyspieszać. Taśma przesunęła się w tunel podziemny. Aksamitna gąbka ścian migała świetlnym wzorem. Transporter leciutko kołysał się pod nogami. Alek z uśmiechem spojrzał na Robika. — Czy ty zawsze tak sympatycznie wyglądałeś? — spytał. — Nic podobnego — zaprzeczył Robik. — Przecież wiesz, że my, roboty opiekuńcze, rośniemy na swój sposób razem z wami, ale... — zawahał się. — Sądzę, że lepiej będzie pomówić trochę o... — Na razie nie — przerwał mu Alek. I zaraz z powagą wyjaśnił, o co mu chodzi. Mam nadzieję, że nie robię ci tymi pytaniami przykrości, ale jesteś pierwszym robotem saturnijskim, jakiego widzę w życiu. Nasze ziemskie wyglądają o wiele gorzej, więc przepraszam cię, ale... Proszę cię bardzo, uśmiechnął się Robik, nie szkodzi. Chcesz wiedzieć, jak wyglądałem? Po prostu. Kiedy Jon był bardzo mały, przypominałem ruchomy skład zabawek. Zamiast nosa śpiewający bąk, oczy z ruchomych świetlików, ręce z grzechotek. Musiałeś być bardzo piękny, krzyknął z zachwytem Alek. Robik skromnie skłonił głowę. Nie mogłem się skarżyć, powiedział. Byłem bardzo funkcjonalny, ale także bardzo zabawny. Jon lubił mnie ogromnie. No, teraz też cię lubi, wtrącił Alek. Zacząłem być człekopodobny od momentu, w którym Jon zaczął rozróżniać ludzi. Od tego czasu rośniemy razem, z tym, że ja... Nie dokończył. W tym bowiem momencie transporter wyraźnie i ostro hamując wniósł ich do przestronnej, okrągłej sali. Stanowisko artylerii, powiedział głos zwiadowcy. Meldujemy przybycie, zawołał śmiejąc się Alek. Zapamiętał to komiczne powiedzenie z jakiegoś wizjofilmu o przedhistorycznych tak zwanych armiach. Przyjmuję rozkazy, odparł głos, który wyraźnie nie zrozumiał ostatnich słów Alka. Alek pokiwał głową. Uprzejmie proszę, rzekł, o wskazanie mi steru oraz ekranu celowniczego do obsługi głównego miotacza. Czy to rozkaz? Rozkaz. Przyjęty, stwierdził głos. Proszę na stanowisko środkowe. Rozumiem, powiedział Alek. W sali będącej głównym stanowiskiem baterii przeciwmeteorowej zwiadowcy znajdowały się trzy ekrany oraz trzy pulpity dla artylerzystów pokładowych. To niepedagogiczne, powiedział Alek ze skargą w głosie. Normalnie zabraniano mi się bawić podręcznym stosikiem atomowym, a teraz nagle dostaję do dyspozycji miotacz pozytronowy najwyższej mocy. Robik parsknął śmiechem, ale zaraz zrobił się bardzo poważny. Ty, zdaje się, błaznujesz,
powiedział tonem oskarżycielskim. Żadny zdaje się, westchnął Alek. Na pewno. Dlaczego? Alek spojrzał na Rubika trochę bezradnie. Albowiem, powiedział, albowiem, mój drogi Rubiku, trochę się boję, rozumiesz? Nie całkiem, odparł sumienny Rubik. Alek uśmiechnął się i usiadł przy środkowym pulpicie. W momencie, w którym usiadł, natychmiast rozświetlił się przed jego stanowiskiem wielki, kolisty ekran. A więc to ona, szepnął Alek. Kto? Czarna rzeka, powiedział Alek. 50 minut, odezwał się głos zwiadowcy. Alek zaś wskazał w głębi ekranu drobną, jeszcze imglistą, ale już całkiem wyraźną wstęgę meteorowej czarnej rzeki. Przez bardzo krótką chwilę obaj w milczeniu przyglądali się owej dalekiej, wyraźnej smudze. Zwiadowca, powiedział Alek. Słucham. Proszę mi dać strzał próbny. Tak jest. Na ekranie ukazał się świetlny krążek celownika ręcznego. Oczywiście było zbyt daleko, aby dosięgnąć rzeki. Alek wybrał sobie jednak na próbę drobne zagęszczenie punktów na jej sylwetce. Chciał sprawdzić, jak szybko uda się mu naprowadzić na nie krążek celownika. I od razu uśmiechnął się triumfalnie. Wystarczył drobny ruch, nawet nie dłonią, a dwoma palcami, by świetlny krążek natychmiast i posłusznie nakrył wybrane na cel zagęszczenie punktów czarnej rzeki. Świetnie, powiedział Rubik. Alek nacisnął lekko dźwignię. Na ekranie mignął jasny błysk. Mignął szybciej niż ziemska spadająca gwiazda. Alek stulił wargi do radosnego gwizdu, bo wreszcie mu się przypomniała melodia pewnej piosenki zapomnianej, a bardzo sympatycznej. Nie zdążył jednak jej zagwizdać ani nawet przypomnieć sobie. Rubik nagle drgnął całym ciałem, tak jakby usłyszał jakąś nieoczekiwaną obelgę lub nawet groźbę. — Co się stało? — spytał Alek. — Nie wiem — odpowiedział Rubik. — Więc czemu? — Czekaj — powiedział Rubik, uciszając Alka ostrym ruchem ręki. Widać było, że czegoś słucha. — Czego? — A czyż człowiek może to sprawdzić? — pomyślał z zazdrością Alek. Nie można było w ogóle porównać sprawności ludzkich zmysłów ze zmysłami przeciętnego robota, nie mówiąc już o fenomenach saturnijskich. Choćby słuch. One słyszały ultradźwięki i fale radiowe, i tele, i fale onion, i jeszcze 10 000 innych rzeczy. Alek zawsze twierdził, że roboty nie umierają ze śmiechu wobec ludzkiego niedołęstwa tylko dlatego, że maszyny z natury rzeczy mają łagodne charaktery. Teraz więc z cichą pokorą czekał na wyjaśnienie Rubika. Czekał z pokorą, ale i niecierpliwie. Ostatecznie nawet dziś była to rzecz niezwyczajna. Niepokój robota. Okazało się jednak, że Rubik nie zamierzał wyjaśniać, co go zaniepokoiło. Wygląda jak pies, który zwęszył węża, pomyślał Alek, gdyż dingo babki z Deli nie znosił nawet potulnych i poczciwych węży wodnych. Rubik zaś poprosił tylko: poczekaj tu chwilę na mnie. Jak to? Spytał Alek. Zaraz wracam, powiedział Rubik i stanął na taśmie transportera z kierunkiem powierzchnia. Transporter ruszył od razu i ściana zamknęła się za nim jak cień. Alek pokiwał frasobliwie głową. Trochę nerwowe te wakacje, powiedział w stronę ekranu i nadal zamierzał wygłupiać się w tym stylu, ale jakoś nie wychodziło. Jak tak dalej pójdzie, powiedział głośno, gotowi nam przedłużyć wakacje. Człowiek zanudzi się na śmierć. Ta jednak możliwość, że człowiek mógłby się zanudzić na śmierć, była tak nieprawdopodobna, że Alek wybuchnął śmiechem, a zaraz potem przypomniał sobie atak kaszlu u oszalałej z pośpiechu kukułki i aż się ze śmiechu zapłakał. Nagle umilkł. W jednej chwili,
Oto bowiem rozległ się głos zwiadowcy, a było w owym głosie coś takiego jak popłoch, może nawet strach. Uwaga! Zawołał głos. To drugie uwaga. Rozlazło się w obrzydliwy, niedołężny bełkot. Co? Spytał Alek. Nikt nie odpowiedział. Tylko raz jeszcze zabełkotał. Nieprzytomny i obłąkany głos swe uprzednie uwa, a potem nastała przeraźliwa cisza. Alek wstał. Rozejrzał się dookoła. Jaśnie, powiedział. Alek, zbudź się. Cisza. W głębi ekranu powoli, a milcząco, rosła i zbliżała się wstęga czarnej rzeki. Najgorsze jednak było to, że coś zaczęło się dziać, że to coś chyba działo się dalej, a działo się już teraz w całkowitej ciszy i w milczeniu, którego nie można było ani zrozumieć, ani znieść. Robik! Wrzasnął Alek. Nic. Ani echa, ani głosu. Przestań wrzeszczeć, doradził sobie Alek. Ani to ładne, ani to mądre. Pomyśl, co dalej. Chwilę zastanawiał się z najgłębszą powagą. Z powagą i bez słowa. Co zaniepokoiło Robika? Pytał siebie. Czego przestraszył się Robik? Pytał dalej. Potem powiedział głośno. Będę mówił na głos. Łatwiej mi się myśli. Podniósł głowę do sufitu. Jeśli mnie słyszysz, zwiadowco, zapisuj. Zaczynam rozmowę sam ze sobą. Uwaga. Rozmowa była prosta. Pytanie, odpowiedź. Pytanie, odpowiedź. Oto pytanie pierwsze. Co mogło zaniepokoić Robika? Odpowiedź? Nie wiem. A potem już potoczyło się sznureczkiem. A co podejrzewasz? Mogła go zaniepokoić zwykła awaria zwiadowcy. Nie sądzę. Dlaczego? Bo zwykłą awarię zwiadowca naprawia sobie sam. A więc? Po pierwsze, albo zwiadowca zwariował i odmawia sobie pomocy, a nam posłuszeństwa. Albo? Albo po drugie, to przyszło z zewnątrz. I że to są obcy. Bzdury. Dlaczego bzdury? Po pierwsze, w niesprzyjających warunkach zdarzały się przypadki utraty przytomności nawet u bardzo wybitnych supermechanomózgów. Ostatecznie znajdujemy się w warunkach co najmniej niesprzyjających spokojowi umysłu. Zwiadowca jest wrażliwy, może nawet nieśmiały. Błaznujesz? Nie, bo może oba podejrzenia są słuszne. I to, że na zwiadowcę dostali się jacyś obcy, jacyś nieprzychylni i złośliwi obcy z kosmosu, ci, którzy na przykład kryją się we wnętrzu czarnej rzeki, którzy złowili już jak na wędkę alfę i betę, a teraz łowią nas, i może właśnie na skutek tej ich obecności zwiadowca, nie mogąc się obronić, zwariował. To ostatnie słowo Alek krzyknął z najgłębszym przekonaniem i na chwilę przerwał ów dialog ze sobą. Bzdury, 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 pomyślał kilka razy z uporem i złością, a potem już spokojnie. Należy czasem mówić na głos bzdury. Właściwie dopiero wtedy, myślał, można dobrze ocenić swoje myśli, jeśli się je wypowie na głos. Po cichu potrafią się przyczaić. Niewiele mu jednak na razie z całej tamtej rozmowy przyszło. Stracił kilka bezcennych minut na nieco głupkowatą zabawę z samym sobą. Po to, by zrozumieć tylko tyle, że mówił bzdury. Zaraz, kiedy zaczął je mówić? Przecież pierwsze pytanie było prawidłowe. Popatrz, popatrz, rzekł tonem strofującym. Czy aby... Nie zdołał jednak dokończyć pytania. Oto znów odezwał się przerażony, najwyraźniej przerażony, głos zwiadowcy. Uwaga, dowódcy!
Uwaga dowódcy, należy natychmiast. Co? Co natychmiast? Wrzasnął Alex z wściekłością, bo po słowie natychmiast nastała wpierw chwila ciszy. Potem zwiadowca powiedział jeszcze natychmiast, na miastych, miast, miastami. I umilkł. Coś jednak zaczęło się dziać. Oto nagle ruszyła taśma przechodzącego przez sam środek sali transportera. Wtedy Alek raz jeszcze powtórzył na głos pierwsze pytanie ze swojej uprzedniej rozmowy, a potem już bez żadnego namysłu, bez zastanowienia skoczył na taśmę rozpędzającego się coraz bardziej transportera. Rozstawił szeroko nogi i ugiął kolana. Taśma transportera drżała pod stopami w najwyższym pędzie. Byle nie upaść. Taśma od razu osiągnęła szybkość używaną jedynie na wielkich przestrzeniach, a zresztą, gdyby nawet upadł, nic by mu się nie stało. Każdy normalny transporter miał alarmowe łapy, którymi chwytał i podtrzymywał tracącego równowagę człowieka. Każdy normalny transporter. Ale kto mógł dziś zagwarantować, że ten jest normalny? Taśma wiła się wśród przelotowych tuneli. Przebiegała przez nieznane sale, komory i maszynownie z szybkością na pewno nienormalną. Alek stał pochylony do przodu, opierając dłonie na udach, wpatrzony w migające przed nim obrazy i w każdej chwili gotów do skoku. Twarz miał skupioną i nic nadto. A tymczasem, kiedy nagle otworzył usta i zaczął krzyczeć, głos jego zabrzmiał wbrew owej spokojnej i skupionej twarzy jak głos śmiertelnie przerażonego chłopca. — Ratunku! — krzyczał Alek. — Pomocy! Ratunku! Chwilę odczekał i potem znów. — Ratunku! Pomocy! Ratunku! Okrzyki te powinny były w normalnym stanie wywołać alarm całego zwiadowcy oraz przyzwać na pomoc wszystkich żywych i wszystkich mechanicznych. Tymczasem nie działo się nic. Transporter nadal pędził przez tunele, sale, maszynownie i komory. W drugiej zaś czy trzeciej minucie tej podróży Alek nagle klepnął się w czoło. — A więc to tak? — spytał. Zrozumiał bowiem, że wpadł w zamknięty krąg. Po prostu transporter wił się ciągle po tej samej drodze. Oto obszerna, jasna laboratoryjna sala z wielkimi kulami mikroskopów. Potem dwubarwny tunel. Potem kilka niewielkich komór. Znów tunel. Dwie ciemnie, szeroki, rozwidlający się korytarz. I znowu laboratoryjna sala z mikroskopami. Dwubarwny tunel. Kilka komór, tunel, ciemnie, szeroki korytarz i znów sala, mikroskopy, tunel, komory, tunel, ciemnie, korytarz. Ratunku, pomocy, wrzasnął raz jeszcze rozpaczliwym głosem i ze spokojem na twarzy. Ratunku. Ale nie doczekawszy się żadnej reakcji, szepnął do siebie. No to skaczemy. Przesunął się na skraj taśmy. Bezpiecznie skakać mógł jedynie w dwóch miejscach. W sali z mikroskopami albo w szerokim korytarzu. Każde inne miejsce było zbyt ciasne. Mógł po prostu walnąć łbem w ścianę, co nawet przy cudownej elastyczności tutejszych ścian na pewno nie byłoby zbyt przyjemne. Postanowił więc jeszcze zrobić kółko, by dokładniej przygotować się do skoku. Kolejność znał już na pamięć. Sala, tunel, komory i korytarz. I nagle zdecydował. Skacze w korytarzu. Po przeciwnej bowiem jego stronie dostrzegł wyraźnie ruchomy pas pulsujący zielonkawym światłem, a więc taśmę drugiego transportera. Dostrzegł ją i skoczył. Już podczas skoku myślał, ten drugi wznosi się w górę, nareszcie będzie na powierzchni, ale co się stanie, jeśli ten drugi idzie w kierunku przeciwnym? Nie zdążył sobie na szczęście wyobrazić, co mogłoby się stać, gdyby ten drugi transporter szedł w przeciwnym niż pierwszy kierunku. I tak nie dałoby się cofnąć już skoku.
A poza tym wyobrażenie sobie tego okropieństwa wcale nie było potrzebne. Okazało się bowiem, że taśma tego drugiego transportera idzie w tym samym, co pierwszy kierunku. Dzięki temu Alkowi udało się utrzymać na nogach. Po chwili zaś już klasnął w ręce z radości. Taśma wyraźnie pięła się ku górze. Brawo! Krzyknął wreszcie. Oto bowiem zrobiło się nagle bardzo jasno. Transporter wyskoczył na powierzchnię, zatoczył łuk wśród lasu daktylowych palm, minął wysoką, niby afrykańską wydmę piaszczystą i znowu tunel. To chyba tu. Alek lekko zeskoczył ze zwalniającej taśmy. Nie omylił się, stał na wprost głównego wejścia do komory centralnej. Postąpił krok naprzód i ostrożnie dotknął zamkniętej ściany końcami palców. Powinno było wystarczyć. Zwiadowca przecież pamiętał zarówno jego głos, jak odciski palców. Jeśli nie pomagały ustne prośby, może da się oddziaływać dotykiem. Drgnął z radości, bo ściana istotnie lekko się poruszyła. I choć nie otwarła się jeszcze, czuło się jednak jej dobre chęci, jej szczery, choć nie wiadomo czemu, bardzo ciężki wysiłek. Alek wparł się obiema rękami w miejsce, w którym spojenia ściany powinny były się rozejść na boki. Jego twarz zaczął coraz bardziej rozjaśniać zwycięski uśmiech. Ściana poddawała się naciskowi nierównomiernie, skokami, lecz stale. Wreszcie, tając oddech, Alek stanął u otwartego wejścia do komory centralnej. Znajdowało się ono po przeciwnej stronie tego wejścia, którym poprzednio dostali się do komory. Tamto również stało otworem. Co więcej, było zablokowane na siłę wielką belką paraaluminiową, jakby ktoś obcy, kto nie był pewny posłuszeństwa zwiadowcy, chciał sobie zapewnić swobodne wchodzenie i wychodzenie. Alek w milczeniu patrzył na wnętrze komory. Już nie uśmiechał się. Już otworzył usta, żeby wydać rozkaz, kiedy nagle gdzieś z daleka, jakby w głębi przeciwległego korytarza, rozległ się przeraźliwy krzyk Jona. Był to krzyk bez słów, bez imion, bez jednego artykułowanego dźwięku, ale jednak czuł, jak cała krew odpływa mu z serca. Krzyk Jona był bowiem krzykiem prawdziwego cierpienia. Na dźwięk owego krzyku ktoś w komorze centralnej gwałtownie się poruszył. Ów ktoś najwidoczniej od dłuższego już czasu tu przebywał, zdołał bowiem rozmontować jedną ze ścian i odsłonił tym sposobem ogromną, wielozwojową cewkę jednego z ośrodków mózgowych zwiadowcy. Potem zaś podłączył do cewki jakiś zespół kryształów. Co robił ów ktoś? Naprawiał czy psuł? Ów ktoś na dźwięk krzyku Jona wpierw poruszył się, jak człowiek trafiony śmiertelnym strachem. Potem zerwał się na nogi i runął w otwarte przejście, w stronę, z której dobiegł ów krzyk. Z jego ruchów, z wyrazu oczu i twarzy, Alek mógł wywnioskować tylko jedno. Że ów ktoś z całych swych sił pędził na ratunek krzyczącemu Jonowi. Tym kimś był Robik.